Witamy Państwa bardzo serdecznie w, z miejsca doskonale znanego wszystkim Opolanom, także i teraz Poznaniakom. Profesor Waldemar Kuligowski, dzień dobry Panie Profesorze. Dzień Witam dobry, bardzo, serdecznie. bardzo mi miło. E, jak wrażenia po wizycie w Muzeum Polskiej Piosenki? Zacznę od Znowu tego. jestem poruszony, bo tak to nie, nie moja pierwsza wizyta, ale to, co można tu zobaczyć, jest duch miejsca. Tak? Mhm. Taki duch, który, który oddziałuje, bo są różne muzea, także te poświęcone piosence, czy w ogóle kulturze muzycznej. Naprawdę nie macie się czego wstydzić. A nawet bym powiedział, że warto by było ten bębenek podbijać i jeszcze bardziej zapraszać, bo te zbiory się bez przerwy zmieniają. Ale też zmienia się nasze myślenie o muzyce, tym, co ona daje, a historia festiwalu to w zasadzie historia Polski i regionów pigułcy. No właśnie, o tej historii festiwali będziemy rozmawiać w kontekście oczywiście pańskiej pracy, pracy antropologicznej i, i festiwalizacji, bo to jest określenie, które być może w przestrzeni funkcjonuje, ale tak, tak naprawdę my o Polanie, myśląc o. Festiwalu, no, festiwalizacja będzie nam się jednoznacznie kojarzyła. Chociaż przyznam panu szczerze, że coraz częściej kojarzy mi się ta festiwalizacja ze wszelkiego rodzaju burgerowniami, które wjeżdżają pod opolski ratusz i mamy festiwal food trucków. To troszkę o tej festiwalizacji, oczywiście, kontekst ponad 60 już lat Festiwalu Opolskiego jest chyba niezwykle ważny. Historia Festiwalu Opolskiego jest dłuższa niż historia terminu festiwalizacja. Bo to jest termin, który w latach 90. pojawił się w niemieckiej socjologii za sprawą pracy dwóch badaczy, Hartmuta Hausermana i Wiktora Zibla, którzy przyglądali się różnym, powiedzielibyśmy, takim mega eventom, mhm. zarówno kulturowym, jak i sportowym, I, i chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te mega eventy dobrze robią miejscom, w których one są, czy wręcz przeciwnie. Bo dominowało myślenie o tym, że jeśli mamy do czynienia z jakimś regionem zapóźnionym, z miastem, które nie nadąża za tak zwanym rozwojem, to dajmy tam, e, dajmy tam zastrzyk w postaci festiwalu, a wszystko pójdzie do przodu. To się przez moment, przez dwie, trzy dekady powojenne. Sprawdzało. To zresztą było ciekawe, że myślano wtedy o festiwalach w kategorii wakacji. Proszę zauważyć, że na przykład festiwale filmowe jakie to są lokalizacje Sanremo, tak, Lokarno, w Poznaniu Gdańsk, Gdynia, czy ten pierwszy na, na Pojezierzu Lubuskim miejsca związane z odpoczynkiem. Festiwal miał być odpoczynkiem, trochę tak jak etymologia na to. No i ostatnio I byłem na Zwierzynieckim wskazuję. Festiwalu Przepięknym w Zwierzyńcu, to, prawda? I to, I to nadal wraca, przy czym to są mniej oczywiste miejsca, mm -hmm. tak jak, nie wiem, ruiny w Bolkowie, czy, czy na przykład Festiwal Rok na Bagnie na, na, na skraju Biebrzańskiego mm -hmm. Parku Narodowego. Ale ta idea w pewnym momencie się zacięła. Głównie za sprawą mega eventów sportowych. To znaczy okazało się, że te jednorazowe, gigantyczne wydarzenia, które pożerają mnóstwo pieniędzy, mnóstwo energii, kiedy się kończą, pozostawiają wokół pustynię. Tak. Mhm. Cała energia, wszystkie pieniądze są lokowane w, te, w, te, w ten jeden event. Wszystkie inne, mniejsze inicjatywy obumierają. No więc. To była trochę ślepa uliczka rozwoju. To jest też taka właśnie przestroga dla wszystkich, którzy organizują festiwal. Nie myślmy ciągle o tym, że jak jeden dzień się udał, to w przyszłym roku zrobimy dwa, bo będzie lepiej. Nie jest pewna granica tak, wzrostu. Mhm. Nie można przegrzać, bo będzie niedobrze, bo to się skończy fatalnie, fatalnie finansowo. I to jest taka negatywna strona festiwalizacji, związana na przykład też z tym, że festiwale blokują drogi, że produkują gigantyczną ilość zanieczyszczeń śmieci to jedno, ale zanieczyszczenia wody, zanieczyszczenia powietrza, gleby, coraz większe zużycie prądu, bo przecież chcemy mieć wyrafinowane oświetlenie i cudowny, i cudowny dźwięk. Mamy zatem, takie, yy, yy, mamy zatem to myślenie, że niekoniecznie jest dobrze, ale z drugiej strony można by powiedzieć tak, no gdyby nie festiwale, kto znałby takie miejscowości jak Roskilde albo Glastonbury, prawda? No i tak samo rozsławione Opole, no umówmy się szczerze, że, że festiwal, gdybyśmy mieli dla poznaniaka, warszawiaka i kogoś jeszcze, mieć, powiedzieć mu, wy, daj trzy wyznaczniki kulturowe Opola, to myślę, że słowo festiwal zdecydowanie byłoby tą główną determinantą. Jestem... Pewny, że tak się dzieje. Nawet bym teraz zaryzykował taką tezę, że mamy chyba dwie nazwy miast w Polsce, które się z festiwalami zrosły na zawsze. Ta jedna rzeczywiście w sposób ewidentny, druga trochę mniej. To jest Jarocin, przecież nawet się nie jedzie do, na, na festiwal do Jarocina, tylko, tylko na, na Jarocin, tak, a drugim tak. jest Opole. Tak? Mhm. O ile oczywiście mamy z czymś takim do czynienia, jak pewien etos Jarocina i generacja Jarocina, to pewnie tego nie ma a propos OPOLA, no, ale za to OPOLE trwa o wiele dłużej. Yy, silniej jest obecne w mediach tych ogólno, ogólnodostępnych, więc ewidentnie tak. Yy, OPOLE równa się prawie że festiwal. festiwal. No właśnie, festiwal muzyczny, tak jak pan powiedział, też trwający trzy, a nawet były momenty ostatnio, że cztery dni, bo doszedł tak zwany Dzień Opolski. To co pan powiedział, że to nie jest jednodniowe. Wydarzenie to jest coś, co rzeczywiście dla nas, dla miasta jest wydarzeniem właściwie kilkutygodniowym, bo ten festiwal rozrósł się poza amfiteatr. To jest miasto festiwalu. To jest akurat chyba ten bonus, bo trzy tysiące osób może być tutaj na widowni, natomiast dziesiątki tysięcy już w mieście. Tak, i to też jest bardzo takie charakterystyczne zjawisko, że poza tym line-upem oficjalnym, tymi wykonawcami, którzy występują na scenie głównej, festiwale dzisiaj oferują rozrastający się i coraz bardziej różnorodny program dodatkowy. Tam są Niemal wszystkie formy edukacji i rozrywki, jakie można sobie wyobrazić od pokazów mody po jakieś pogadanki na temat praw człowieka, praw zwierząt, a oczywiście w środku handel, strefy gastronomiczne, które są tak, bardzo zawsze. ważne. No, czasami ja pamiętam, że część osób na przykład jeździ na off-festival, mhm. bo chwali sobie kuchnię, która tam jest, I, ale to też czasem jest pójście w stronę lokalności, a czasem w stronę takiego global fusion, żeby zobaczyć jak to, jak to funkcjonuje, ale znów uwaga, można przegrzać, tak, to znaczy jak biorę książeczkę festiwalową albo przeglądam stronę festiwalu i tam jest 300 pozycji, to no prawdę tak, mówiąc nie wybiorę tak. nic. Mhm. Nie jestem w stanie tego przejrzeć, a będzie mi żal wybrać coś na, na chybił trafił. Więc tu też dobrze byłoby w pewnym momencie powiedzieć stop, basta i tak ludzie nie będą w stanie tego, e, tego przyjąć. No i właśnie, teraz ta rzecz druga. Mam wrażenie, panie profesorze, że w ciągu y, ostatniej dekady, może dwóch, właściwie co by się nie dało, to Pójdzie pod szyld festiwalu. Mamy już festiwale wszystkiego, mam wrażenie. Kiedyś to słowo było jednak zarezerwowane w jakimś dużej mierze. Od festiwalu szopenowskiego mm. po festiwal polskiej piosenki czy ten Sopotu międzynarodowej tej piosenki u nas, która się pojawiała. Natomiast teraz festiwal mamy na wszystko. Dobrze to, czy to niedobrze? Bo mnie nie, się... Nie, słowo ja się, słowo się zdegradowało i słowo straciło trochę swój... E, rzeczywiście ten pierwotny źródło słów. Tu świetny, świetny przykład pan e, przywołał. Polska jest dobrym krajem dla festiwali. Rzadko o tym pamiętamy. Myślę sobie, że napisanie festiwalowej historii Polski to w ogóle jest <laughs> koncept, który czeka na realizację. Ale dlaczego Polska jest dobrym krajem dla festiwali? No mamy tu najstarszy festiwal pianistyczny świata. Mamy też najstarszy festiwal skrzypcowy świata. Festiwal, czy konkurs właśnie wieniawskiego, który się od najpierw odbywał w Warszawie, ale teraz już od właśnie drugiej edycji w Poznaniu. Bardzo długa zatem tradycja, ale rzeczywiście ostatnich 30 lat to festiwale zakupów, festiwale food tracków, festiwale obietnic wyborczych, festiwale kłamstw politycznych i czego by sobie jeszcze tam nie wyobrazić. Co więcej, wiele imprez, które kiedyś nazywały się przeglądami, konkursami, tak, dniami mi miast. Dzisiaj wszystkie pieczętują się tym. Międzynarodowo rozpoznawanym słowem festiwal. To jest nadużycie, to znaczy spada ranga tego festiwalu. Ja bym powiedział, że czasami to już jest bardzo blisko festynu wręcz. Są estymą dla, dla festynu, bo to często są bardzo takie oddolne przedsięwzięcia, cenne, ale festiwal, jak mówi źródłosłów ten najbardziej prywotny, to jest święto. Święto, coś wyjątkowego, coś, co się zdarza raz na jakiś czas i co powinniśmy pamiętać długo. No właśnie, to z drugiej strony nam powiedzą, no dobrze, ale zaczęło się od bachusowego święta, prawie że mitologicznego, więc było to coś dla Ale to było dla, raz dla, na rok. Dla, tak? Raz na rok, prawda ludowego. A, a teraz to dlaczego się czepiacie? Ale rzeczywiście przyznam panu szczerze, że gubię się w, w tych festiwalach, bo właściwie co miesiąc jest jakiś festiwal. Yy, no, sprawdziłem to dokładniej. Mhm. W Polsce nie ma ani jednego dnia bez festiwalu. Przez 365 dni w roku odbywa się jakiś festiwal, co najmniej jeden w Polsce. To też proszę zwrócić uwagę, ile ich musi być w takim razie. Długo sądziłem, że dniem wolnym od festiwalu jest 24 grudnia, no bo najważniejsze święto. Nie, Niemożliwe. 24 grudnia w Zakopanym rozpoczyna się festiwal kolęd e, i Pastorałek. Polska jest non-stop krajem, gdzie odbywa się jakiś festiwal. To już chyba jest przegrzanie tematu. No, pozwolę sobie powiedzieć, że przez to nam się robi niestety jarmark. No tak, bo e, okazuje się, że festiwale zaczynają być robione według bardzo podobnych e, schematów mhm. organizacyjnych, że powtarzają się wykonawcy, powtarzają się m, pomysły, rozwiązania organizacyjne, a pandemia nauczyła nas jednego, że e, przynajmniej jeśli idzie o takie trendy w organizowaniu festiwali na świecie, nie duże, ale małe lub średnie, mhm. festiwale butikowe, bardzo wyprofilowane, gdzie przyjeżdża określony odbiorca, gotowy i wiedzący, co, co tam jest. Wie pan, co wynika też z badań, które od wielu lat prowadzę na festiwalach, że jest ich tak dużo, mhm. że ludzie nawet jak jadą i kupują karnet, to nie do końca wiedzą, co występuje. No, to jest, myślę, wie Pan, chyba coraz częstsze, że tak naprawdę kupimy bilet dla kupienia biletu, a nie dla faktu, kto dla tam miejsca, będzie. Ważne, żebyśmy my tam byli. Tak, no właśnie, ale to jest wtedy pytanie o to, no właśnie, co jest klucz festiwalu. I znów tutaj powiem trochę przewrotnie, ale bazując na badaniach. Wie Pan, co najczęściej ludzie robią na festiwalach? No, ja mogę panu powiedzieć, co się dzieje na Festiwalu polskim regularnie? Najczęściej na festiwalach się spaceruje i gada. No, statystycznie to, chcę, chcę najczęściej chcę to, to panu ludzie robią. Również. Słuchanie muzyki, stanie w, pod sceną, skupienie, to są rzeczy, które też się mhm, zdarzają, zdarzają tak. ale statystycznie rzadziej. Czyli festiwal stał się miejscem spotkania, taką towarzyską, okazją do tego, żeby też w mediach społecznościowych o jestem, patrzcie, jestem na czasie. Tak, to jest coś, co jest y, absolutnie tym nowym od kilku lat. Mam wrażenie, że właśnie na festiwal też przychodzi się, nie znając wyboru artystów, y, przychodzi się dlatego, bo jest to prestiż, bo w ogóle udało mi się kupić bilet. To jest też taka ważna kwestia, bo to jest 3000 wybrańców nagle na, na, na ten festiwal. A dwa, wracam do tej jarmarczności, gdzie są stragany i ten stragan na dobre. Zresztą to, to jest nic nowego, one od lat 60. -tych, te stragany były festiwalowe, to nie jest nic nowego. Natomiast to, co Pan powiedział, zmieniło się w tej naszej mentalności coś, że nie, nie, nie słucha się na scenie tego, co jest. Owszem, patrzy się, ale czy się słucha? Dla obrony tego chodzenia, zwłaszcza gadania, bo być może jest tak, że y, powinniśmy na te festiwale spojrzeć jeszcze trochę inaczej. I, i to znów jest nauka, mhm. która wypływa z pandemii. Ja to śledziłem na kilku przykładach. Festiwale były zamykane, tak, bo ten, tak, y, ten no, sektor, sektor koncertowo-festiwalowy został zamknięty jako pierwszy, a otwarty jako ostatni. To była tragedia. Mhm. I wiemy, y, 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 jakimi nieszczęściami się to kończyło dla wykonawców, ale też obsług technicznych i tak dalej. I kiedy zaproponowano na przykład zamiast festiwalu, który nie ma się odbyć, jego internetową wersję, to to nie do końca działało. Albo działało w taki sposób, że ludzie się skrzykiwali w mieszkaniach, mhm. albo wynajmowali domy i skrzykiwali się w kilkadziesiąt osób, bo festiwal wymaga wspólnoty. wspólnoty. Mhm. Festiwal oglądany na własnej kanapie czy fotelu w pojedynkę, nawet jeśli pan się obstawi tym, co pan lubi, to jest innego rodzaju przeżycie. Festiwal jednak wymaga wspólnoty. Myślę sobie, że nawet ta wyrafinowana muzyka współczesna na przykład, też wymaga wspólnoty, że ona słuchana w pojedynkę jest kompletnie czym innym. Znaczy, w pojedynkę możemy uprawiać streaming tak i sobie korzystać z tych popularnych serwisów. Festiwal to są inni ludzie. No i to jest rzecz też taka ciekawa, to co Pan teraz powiedział, bo ogromną popularnością zaczęły się cieszyć kinowe seanse koncertowe. Też nową, którego, tak. no właśnie, którego nie było ja, i tam dochodzi do i, tej wspólnoty, o której to Pan nam, wspomniał. I to nam załatwia dwie sprawy. To znaczy, pewnie ci, którzy idą. Na taki rodzaj eventu nie mogliby brać udziału, no bo to się dzieje, nie wiem, za granicą czy wręcz na innym kontynencie, ale jednak można oglądać transmisję, ale jest ona o tyle bardziej interesująca, bardziej satysfakcjonująca, że dzieje się wśród innych. Słyszymy komentarze, możemy tak. z kimś porozmawiać, czujemy dotyk innego człowieka, to też jest bardzo ważne. Festiwal to też tłum, to są takie somatyczne doświadczenia. W takim najbardziej bazowym sensie festiwal jest doświadczeniem wielozmysłowym. Smakujemy, wąchamy, Pekamy, słuchamy, słyszymy, ale czujemy. też przez skórę wchłaniamy nie tylko y, to, że są inni ludzie, ale oczywiście też dźwięki. To jest kapitalne, z niczym nieporównywalne doświadczenie. No i na koniec chciałby się zatem zapytać o, o, o rzecz. Kim są uczestnicy festiwali. Bo też kiedy e, rozmawiałem z twórcami festiwalu, chociażby z Panem Edwardem, z Pyrką tu pierwszym jurorem, e, jaka publiczność przychodziła w latach 60. na początku, jaka przychodzi teraz, to też pewnie strukturalnie w pana badaniach też e, wypada pewnie nieco inaczej. E, to już nie jest tak, że ja pamiętam słynnym 80 roki czekanie na perfekt o godzinie 5 rano tutaj wielkie rokowe wydarzenie. Też się chyba zmieniło, jeśli chodzi o całą społeczność, która na ten festiwal przychodzi, poza tymi, którzy, tak jak pan powiedział, przychodzą sobie zrobić fotografie. Tak, to się, to się zmienia, ale pewnie dziś nie dałoby się już do piątej rano przeciągnąć czekania, bo festiwale są bardzo dobrze zaprojektowane. Ja trochę tego ubolewam nad tym, nad tymi slotami czasowymi, bo ja bym chciał, żeby artyści więcej mówili ze sceny. A ten czas, który mają, jest tak niewielki, że oni i tak starają się jak najbardziej zagrać to, co mają, a wydaje mi się, że taki kontakt, taka wymiana, no jest czymś kapitalnym i niezapomnianym. To znaczy, dzięki temu mamy wrażenie, że bierzemy udział w czymś wyjątkowym, a nie w, w takim koncercie, który jest potem 100 razy grany też w innych, w innych miejscach. Publiczność się zmienia, jest coraz starsza, coraz bardziej wymagająca. Wielopokoleniowa. Tak chyba najbardziej można by ogólnie by ją określić, bo potem to oczywiście zależy od gatunku muzyki od festiwalu, od tego, czym jest w plenerze, czy jest na przykład w środku miasta taki, takiego jak Opole czy, czy Warszawa. Z całą pewnością doświadczanie muzyki nie jest już dzisiaj tylko zarezerwowane dla tak zwanych młodych. Mhm. Nawet bym powiedział, że młodzi być może chętniej wybraliby streaming, choć ci, którzy i to też moje osobiste doświadczenia. Ci, którzy doświadczyli bycia w tłumie festiwalowym, mówią, że nie ma niczego, z czym dałoby się to porównać. I to jest chyba najlepszy prognostyk na, na myślenie o przyszłości festiwali, mhm. bo są takie pytania, czy to przetrwa i tak dalej. Moim zdaniem tak, póki będziemy chcieli wspólnoty, póki będziemy chcieli doświadczać innych ludzi te, i, i, i tego wielozmysłowego eventu, to ja się o festiwale Właśnie, nie boję. Wyprzedził pan moje ostatnie pytanie, bo chciałem, że skoro zaczęliśmy od Opola, to wróćmy, bo też był słynny program Od Opola do Opola i pomyślałem sobie, że wrócimy, ale właściwie odpowiedział pan na moje pytanie, czyli o, o sens istnienia, wejścia w nową dekadę znowu festiwalu opolskiego, odnowienia go, bo tu znowu mieliśmy ostatnie lata, o których się mówiło, że no niestety ta muzyczna cała warstwa jest taka sobie, jest szansa na jego rzeczywiście taką reedycję tego, do czego byliśmy my no, jako tu, pokolenie przyzwyczajeni. Tu, tu oczywiście jest bardzo y, wiele, a, a niemal wszystko po stronie organizatorów i, i ludzi, którzy dysponują funduszami, ale bym powiedział, że tak, to znaczy chyba jest jakieś takie... Oczekiwanie na nowe otwarcie, na, na, na próbę odnowy tego, tego festiwalu. Nie można się bać eksperymentów, nie można się bać wprowadzania nowych twarzy i utworów, których jeszcze nie znamy. To doskonale pokazuje pierwszy dzień kultowego już przecież dzisiaj Festiwalu w Jarocinie, gdzie występują właśnie nieznani ludzie, nieznani artyści wyłonieni w konkursie młodych. I moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, to jest najciekawszy dzień festiwalu. Mhm. Cała reszta jest w miarę przewidywalna, czasem cudowna, ale wiemy, co tam jest, natomiast tutaj są niezapomniane wrażenia i ja myślę sobie, że z jednej strony próba do, y, dotarcia do tych, którzy tu powinni wystąpić z racji rangi artystycznej, ale otwarcie na młodych debiutujących, po których nie wiadomo czego się spodziewać, mm -hmm. no to to jest najważniejsze. No, zawsze tutaj się tworzył przebój tak, przecież, To no o tym się jasno mówiło. To będzie Pan na festiwalu w Opolu? Czy nie? Zawsze, zawsze jest problem z terminem, bo, bo to jest taki termin dla, dla osoby pracującej na uniwersytecie i prowadzącej badania kłopotliwy, ale bardzo bym chciał, tak powiem. No to oby tak się stało i obyśmy mieli możliwość spotkania się z profesorem właśnie podczas festiwalu. Profesor Marku Ligowski. Dziękuję bardzo serdecznie za Dziękuję to za spotkanie i przypomnę Państwu, że festiwal to już niebawem, bo to jest koniec maja i początek czerwca w Opolu znowu będzie wielkie festiwalowe muzykowanie.